Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna czytanka z kanału Era Wodoleja, Wodnika. Widzę, że przypadły Wam do gustu. Mnie też. Krótkie takie. Dla niektórych wszystko zostanie po staremu, a inni tekst wyjaśni. Wszystko będzie dostępne jak zwykle do czytania na blogu. Kochani, ludzkość teraz przyspiesza wykładniczo. Ale ponieważ każda dusza idzie własną drogą, to dla jednych wszystko pozostanie tak jak jest, a dla innych wszystko ulegnie radykalnej zmianie. Dla tych, którzy znajdują się w wibracjach wielowymiarowych, życie będzie wypełnione uczuciem szczęścia i nieważne na jak wielkie przeszkody i trudności natrafią, pomimo tego uczucie szczęścia będzie im towarzyszyć. Aby się dostroić do tej dużo wyższej świadomości, możesz użyć wiele technik, takich jak medytacja lub świadome oddychanie. Ale nawet jeśli wszystkie podobne metody zawodzą, to zawsze działa miłość. Każde działanie z miłością zmienia energetyczną wibrację wszystkich istot. Ludzie będący w harmonii ze sobą zmieniają energetycznie wibracje otoczenia. Radość płynąca z serca jest poza granicami ludzkiego pojmowania. W wielowymiarowym świecie można nie tylko doświadczyć takiego stanu, ale także nieustannie go podtrzymywać. Świat trzeciego wymiaru to świat mroku, ignorancji i ograniczeń. Żyją tu przeróżne straszne historie. Jest to świat, w którym wszyscy walczą o przetrwanie i o swoje szczęście. Większość ludzi obecnie to istoty trzeciego wymiaru, ponieważ ich częstotliwość jest bardzo niska. Istoty wyższych wymiarów żyją w sercu, ponieważ tam mieszka czysta miłość. Patrząc na życie z miłością, potrafią one czynić cuda w swoim życiu. Serce wie wcześniej niż umysł. Kiedy używamy serca jako przewodnika, to dowiadujemy się, że istnieje nieskończona ilość wymiarów wibrujących na różnych częstotliwościach. Piąty wymiar to energetyczna rzeczywistość wolna od negatywności, pozwalająca wszystkim żyjącym tam istotom mieć znacznie wyższą jakość życia. Nie oznacza to, że będą oni odporni na emocje takie jak smutek i gniew. Oznacza to raczej, że nie będą już więcej ulegali negatywnym wpływom innych ludzi oraz wywieranym na nich naciskom. Mogą oni żyć w miłości i świetle, wolni od konfliktów i mogą powrócić do swojej prawdziwej natury. Ludzie, którzy zdecydują się zostać na Ziemi 3D, będą kontynu kontynuowali doświadczanie bólu i cierpienia w ramach swojego doświadczenia. Ale ci, którzy zdecydują się przejść w wielowymiarową rzeczywistość, świadomość, odkryją nowy rodzaj poczucia więzi z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi żywymi istotami. Poczują się kochani i potrzebni. No i najwyraźniej, jak to autorzy mają w zwyczaju, kończy się to zdaniem błogosławieństwo, czy też wdzięczność dla wszystkich, którzy wspierają i udostępniają to dzieło to opracowanie zdrowia waszym jasnym myślom!